Jesteśmy pod Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe, czyli takim miejscu, w którym no niestety większość naiwnych Polaków uważa, że znajdą sprawiedliwość. Natomiast mówimy z pełną odpowiedzialnością, że są tu sędziowie, prawdopodobnie może gdzieś są uczciwie, chociaż z tymi uczciwymi sędziami jest troszeczkę tak jak z krasnoludkami, podobno są, ale nikt ich nie widział. I tutaj podobnie, sędzia Marcin Jackowski, 5 Wydział Rodzinny, który nazywamy Wydziałem Rozbójniczym, pani sędzia Małgorzata Orzech-Placek, której już nie ma w tym sądzie, teraz u ministra mniej niż zero siedzi w Urzędzie Legislacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości. I żądaliśmy dziś właśnie tego, ponieważ policja nagrywała nasz protest. Kolejny już, to chyba już 16 miesiąc mniej więcej. No oczywiście w związku z artykułem 304 paragraf 2 KPK złożyliśmy szereg zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Tutaj włącznie z panem prezesem, który ukrywał dowody na niegospodarność sądu, na zatrudnianie koleżanki, kolegów, biegłych tak zwanych, masowe zatrudnianie. Szacujemy, że jest to około 3 miliona złotych wyprowadzone ze skarbu, właściwie które nie trafiły do skarbu państwa, tylko do prywatnych kieszeni koleżanek pani sędzi Orzech-Placek i chcemy, żeby to było również ścigane. Tak, dzięki naszym działaniom aktywność pani Orzech-Placek, sędzi tutaj w tym sądzie się zakończyła, została stąd zabrana do ministerstwa, siedzi w papierkach, bardzo dobrze, nie orzeka, super, nie krzywdzi dzieci. Słuchaliście? Odbiera akta, przynosi ktoś z tego, oddaje akta, wybiega jakaś pracownica, bierze. Pracownica wybiegła, przyniosła akta, czy odebrała? Nie, odebrała akta. No ciekawe, czyli akta są wynoszone z sądu, proszę państwa. Ciekawa sprawa. No w każdym razie tak, skończyły się tutaj wysłuchania małoletnich przez podejrzanych. Może pójdziemy i zrobimy zdjęcie temu panu, co? Tak. Z twarzy, kto to jest, to chodźmy. Podejrzane wysłuchania się skończyły w naszym obecności. Tak, ale tutaj właśnie koleżanka zobaczyła, że ten pan... A, kancelaria, posłuchajcie, prawda? Nie. Kancelaria, nie Putka. Pan się bardzo tutaj na nas... Pan się na nas bardzo mocno... Pan się na nas ale mocno widziała, patrzy. Że to były akta? No to chodź. Ty, może zatrzymanie obywatelskie zrobimy. A on dostał te akta, czy ona wyniosła mu? Nie, ona zabrała. O. Nie, nie, zaraz zapytam. Może trzeba policję wezwać? Może. Ale to przed sądem kamery mają. O. Kamery mają przed sądem. Zabezpieczenie kamer. Dobra. Zabezpieczenie kamer. Cuda, cuda na wałach Teres Polskich po prostu się dzieją. Tak jak widzieliście film, gdzie podsumowaliśmy nasz protest, stanęliśmy sobie przed sądem, przed wejściem. I w czasie tego podsumowania, gdzie ja kończyłem, Piotr zabierał głos, słychać taki tupot białych stóp, a właściwie obutych w jakieś szpilki, które przebiegły koło nas. Szacujemy, że jest to około 3 miliona złotych wyprowadzone ze skarbu, właściwie które nie trafiły do skarbu państwa, tylko do prywatnych kieszeni koleżanek pani sędzi Orzech-Placek i chcemy, żeby to było również ścigane. Tak, dzięki naszym działaniom aktywność pani Orzech-Placek, sędzi tutaj w tym sądzie się zakończyła, została stąd zabrana do ministerstwa. I za chwileczkę nasza koleżanka Barbara, która po prostu jest naszymi oczami, jak widać, widzi wszystko doskonale, mówi, że facet, który stoi przed nami na samym początku, to jest właśnie ten pan, zasłoniliśmy mu oczy, tak jak wielu przestępcom się zasłania oczy, dopóki nie zostaną osądzeni, ponieważ wynoszenie akt z sądu jest zabronione. Mogą to w specyficznych okolicznościach wynosić sędziowie, ale raczej tutaj pan na sędziego nie wygląda. Poza tym to, co mieliśmy możliwość zaobserwować, świadczy o tym, że akta nie były ewidencjonowane do wyjścia, ponieważ pan powinien, nawet jeżeli wziął je zgodnie z prawem, powinien wejść do sądu, powinien oddać, podpisać się i tyle. Także zasłoniliśmy panu oczy. Mamy oczywiście jego zdjęcie pełne, tak, z buźką, wcale nie taką mocno uśmiechniętą. I pani z sądu, nie wiemy, czy to była sędzia, czy to był pracownik cywilny, czy biura jakiegoś, nie mamy pojęcia, być może sekretarka któregoś wydziału. W każdym razie ten pan wyciągnął akta z plecaka i tej pani przekazał. Na szczęście udało się wyciągnąć z naszego nagrania, które będzie dowodem oczywiście w tej sprawie, to,
że te akta były widoczne w rękach tej pani, kiedy wchodziła z powrotem do budynku sądu. I to jest właśnie to zdjęcie. Co więcej, widać, że to są akta sprawy cywilnej. I teraz jest kwestia, czy sąd cywilny, czy sąd rodzinny. Ponieważ sąd cywilny, sąd rodzinny mają te zielone paseczki na aktach. Dokładnie to widać. No oczywiście poszliśmy za tym panem, tak jak słyszeliście na filmie i widzieliście na filmie. Bardzo dziwne jest to, ponieważ ja ten film przed chwilą montowałem i właściwie jeszcze jestem w trakcie montażu, bo będę doklejał te zdjęcia, o którym wam teraz mówię. Ale montowałem ten film główny. Oznaczyłem strzałkami, może to jest troszeczkę chaotyczne, ale ten film pokazuje też właśnie tu te strzałeczki. I tam jest pan ze znakiem zapytania. Ja to zwolniłem później i to jest dodane właśnie teraz, jak ja mówię. I możecie to zobaczyć. Natomiast wydawało mi się, że to było takie powolne, ale to jest typowo agenturalne, posłuchajcie, podejście. Facet może wcześniej zadzwonił, posłuchaj, zauważyli mnie, śledzą mnie, stoję tu, gdzie się umówiliśmy. Podchodzi drugi facet, być może to też jest zbieg okoliczności. Zawija się, nie patrzy, no podszedł pod piekarnię, cukiernię Pudka, nie patrzy się, co jest w środku, kto jest w środku, tylko staje przed słupem koło właśnie tego człowieka, który te akta dostarczył do sądu. Jakaś bardzo szybka. W oryginalnym materiale, w oryginalnej prędkości jest to bardzo szybka wymiana zdań. Pan odchodzi, agent się odwraca, odchodzi za nim. Tak ja to widzę. I potem panowie sobie idą. Wprawdzie my ruszyliśmy troszkę za tym panem, więc jeden z tych panów, ten oznaczony znakiem zapytania, wchodzi do innej cukierni oddalonej, a ten pan po prostu przechodzi dalej, wraca na stronę sądu, znika. I my wtedy zatrzymujemy policję, żeby policja go znalazła, wylegitymowała. Piotr jedzie drugim samochodem, zniknął. Także nie wiemy, jakie jest powiązanie między tymi dwoma panami. Być może klient przyszedł zapłacić za dostarczenie akt, być może no, każdy inny scenariusz jest możliwy. Natomiast wiemy, że i mamy nadzieję, że ustalimy, złożyliśmy od razu wniosek o zabezpieczenie materiału z kamer monitoringu zarówno zewnątrz budynku sądu, jak i na parterze przy wejściu w środku, czyli będzie widać, kto te akta odebrał. Tak, no oczywiście na ulicy Wały Teres Polskie w sądzie rejonowym, ja rodzinnym, bo mamy sprawy w rodzinnym, w sądzie rejonowym dla Warszawy, Pragi Południe, cuda się dzieją na co dzień. To nie jest tak, że hop siup, że czasami coś się stanie. Nie, cuda się dzieją na co dzień, jak trzeba to znikają akta, jak trzeba to znikają części akt, jak trzeba to są akta z innych spraw. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Tak więc zawiadomiliśmy od razu policję, ale też zawiadomimy CBA, bo jednak policja no, może być troszeczkę opieszała tutaj, a te materiały monitoringu, jeżeli nie zostaną od razu zabezpieczone przez prezesa sądu, który ma najmniejszy interes w tym wszystkim, ponieważ nad tym całym bałaganem nie panuje i w związku z tym złożymy zawiadomienie, właściwie złożymy prośbę o dymisję pana prezesa, bo tak by się należało, no, nie chciał się z nami spotykać, nie chciał z nami rozmawiać, bronił swoją tą bandę, tutaj mówimy szczególnie o sędziach sądu rodzinnego, ale i też o pani sędzi Ostrowskiej, o panu sędzim Grzegorzu Skroku, który mojego syna próbował przesłuchać w sprawie oznęcania się nad nim przez jego matkę. Próbował przesłuchać go w sali rozpraw karnych, gdzie nie powinien go wpuścić, jako osobę dorosłą, małoletniego oczywiście. Także pan prezes tutaj kryje, wszystko kryje, też próbował kryć to, że pani sędzia Małgorzata Orzech-Placek zubożyła skarb państwa, być może około 1 000 000 zł, może więcej, może mniej w ciągu 3 lat, powołując koleżanki biegłe, te pieniądze trafiały do prywatnych kieszeni zamiast do państwowego ZSS-u. Tak więc będziemy was informować o tym, co będzie dalej, nie odpuszczamy i takich rzeczy w polskim sądzie być nie może.